W sobotę 25 września odbył się mecz pomiędzy Gromem Wołsztyn a Iskrą Wymiarki. Mecz miał bardzo ciekawy przebieg. Sędziowali arbitrzy ze Świebodzina. Pierwsze minuty meczu toczonego od początku w dość szybkim tempie to ataki Iskry. Pierwszy kontratak gospodarze przeprowadzili w czwartej minucie. Zakończył się on zdobyciem przez Wolsztyniaków bramki. W 18 minucie po błędzie obrony goście zdobyli wyrównującą bramkę. Do przerwy wynik się nie zmienił i pierwsza połowa zakończyła się remisem 1-1. Druga połowa miała podobny początek jak pierwsza. W 12 minucie po pięknej główce Mirosława Pacyny Grom objął ponownie prowadzenie. Później gospodarze mieli jeszcze kilka szans na podwyższenie rezultatu, ale nie wykorzystali ich. W 20 minucie drugiej połowy gospodarze przeprowadzili kontrę zakończoną zdobyciem wyrównującej bramki. Wolsztyński zespół nie potrafił się zdobyć na odpowiedź. Natomiast goście nie zaprzestali atakować. Na trzecią minutę przed zakończeniem meczu zdobyli jeszcze jedną bramkę. Pojedynek zakończył się w stosunku 3-2 dla Iskry Wymiarki. Nieustępliwość i walka do końca meczu przyniosła gościom zwycięstwo, którego naszym piłkarzom brakowało. Thank you.